czas, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wierny Twojemu słowu, że to, co Ty powiedziałeś, to my dzisiaj możemy wdrażać do swojego życia i odnosić sukcesy. Ojcze, nasze dusze są nastawione i my jesteśmy gotowi na przyjmowanie tego, co jest Twoim słowem. Amen. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj zacząć od uzdrowienia, chorych. Tą rzecz musimy sobie przerobić. I tak tą rzecz sobie zapiszcie, Księga Jeremiasza, 23 rozdział, 6 werset. Widzimy, że tu są opisane dwa symptomy sprawiedliwości. Sprawiedliwość, ona zawiera sobie po pierwsze wybawienie, po drugie bezpieczne mieszkanie. Kiedy my rozumiemy, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie, bo my się narodziliśmy na nowo z Bożego Ducha i my jesteśmy sprawiedliwością Bożą, to oznacza w praktyce, że my posiadamy absolutną możliwość bycia wybawianymi i bycia bezpiecznymi. Co daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa? Człowiek czuje się bezpieczny wtedy, kiedy w jego życiu jest stała perspektywa bycia ratowanym. Czyli, że nie boisz się, że coś stanie się w Twoim życiu takiego, co Cię pogrąży. Nie żyjemy w naiwny sposób i wiemy, że na tym świecie zdarzają się różne rzeczy, ale będąc w Chrystusie wiemy, że nie istnieje taka rzecz, która jest w stanie nas pogrążyć. Poczucie bezpieczeństwa z tego się składa i składa się też z bezpiecznego mieszkania, czyli z tego, że my wiemy, jesteśmy przekonani, że posiadamy wszystko, co daje nam dobre, wysokiej jakości życia. Wtedy czujesz się bezpiecznie. Człowiek czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy wie, że nic nie może go zniszczyć, nic. I że posiada tyle, żeby jego życie było absolutnie spełnione. Dlatego na przykład pieniądze, ja myślę, że dzisiaj jest dobrze też mówić o pieniądzach. Pieniądze dają ludziom ogromne poczucie bezpieczeństwa. To jest jeden z głównych elementów poczucia bezpieczeństwa, są pieniądze. Ja w ogóle patrzę na ludzi, którzy nie mają pieniędzy i na ludzi, którzy mają pieniądze. I to w ogóle nie ważne, że są w Chrystusie, czy nie są w Chrystusie. To jest nieistotna sprawa. Jest tam ludzi w Chrystusie niesamowicie uduchowionych, będących namaszczonymi w różnych dziedzinach, natomiast kiedy nie posiadają odpowiednich środków finansowych w życiu, to ich poczucie bezpieczeństwa jest bardzo małe. Bardzo małe. Taka jest praktyka. A więc widzimy, że to są te symptomy sprawiedliwości. Wybawienie i bezpieczne mieszkanie. Pierwszy liście do Koryntian, drugi liście do Koryntian, w 5 rozdziale, 21 wersecie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli widzisz, że w momencie nowego narodzenia, tak, jesteś człowiekiem, który w pewnym sensie zawiera się w sprawiedliwości Bożej. Jesteś zawarty w tym. A więc jesteś zawarty w formule wybawienia i bezpiecznego mieszkania. Krótko powiedziawszy, masz wszystko, dzisiaj, tak? Co jest Ci potrzebne do tego, aby nic złego Ci się zżyło, aby nic złego Cię nie przygniotło, nie żeby się nie wydarzyło. To jest bardzo ważna rzecz. Bo jak
ktoś wam będzie mówił, że ty będąc w Chrystusie Jezusie jesteś zabezpieczony przed tym, żeby ci się coś złego nie wydarzyło, to to jest kłamstwo. To nieprawda, że coś złego się nie wydarzy. Rozumiecie? Prawdą jest to, że to zło, które się może wydarzyć, ale nie musi, ono ciebie nie zniszczy. Czy tam kogo zniszczy, to ja nie wiem. Ale ciebie nie zniszczy. Na przykład jak my się modlimy o kraj nasz, różni ludzie od nas odeszli, na przykład z kościoła, bo bardzo ich denerwowało to, że my się w pewien określony sposób modlimy o nasz kraj. Otóż my się modlimy o nasz kraj, wiecie w jaki sposób? Żeby ten kraj nie przeszkadzał nam żyć. Wiecie, co mnie we władzy interesuje? Żeby władza się nie wpieprzała w moje życie. To mnie interesuje we władzy. Ja jestem bardzo prostym człowiekiem. Mnie nie interesuje dobro tego kraju. Rozumiecie? Dlaczego? Ten kraj potrzebuje Chrystusa, a nie dobra. On nie potrzebuje dobrego rządu. Pamiętam, jak dzisiaj pewna grupa pastorów modliła się, kiedy miał zostać ten właśnie gej prezydentem Słupca. Walczyli? No jak to? Gej? Ale gej został. Myśleli, że no, szok. Tylko wiecie, ten gej, jak został prezydentem Słupca, to w tym czasie mój kolega, który tam prowadzi kościół, wystąpił do urzędu w Słupsku o budynek. W wielkości 6000 metrów. I ten gej sprzedał mu ten budynek za 300 tysięcy. Nikt tego nie chciał sprzedać. Ponieważ wszelka władza, również gejowska, od Boga pochodzi i jest nam ku dobremu. Ku dobremu nam są geje, lesbijki, pedofile. O to chodzi w modlitwie o władzę. O to chodzi, żeby władza się nie czepiała kościoła. Nasi ludzie nigdy nie dostają mandatów na ulicach. Nigdy. Nigdy jeszcze nie zdarzyło nam się, żeby w jakimkolwiek miejscu zwinięto naszą ewangelizację. Potrafiliśmy mieć mnóstwo radiowozów, stali, krzyczeli, jak robiliśmy naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego w biały dzień. Zatrzymaliśmy pracę Uniwerku. Zrobiliśmy koncert w dzień przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Było tak głośno, że nie można było wykładać na Uniwerku. Profesorowie wybiegali, krzyczeli, policja, ochrona. A ja mówiłem, wdychnijcie nas. Ja bardziej wierzyłem w modlitwy wstawiennicze niż to, że tam są, że tam stoi kilkanaście radiowozów. Do zespołu mówiłem, grać i głosić ludziom. Pamiętam, taka pani profesor wyskoczyła w ogóle do Agaty, podeszła, ty taka, nie taka. Myślę, Agata mówi, pani jest profesorem? Przepraszam. Tak mówi profesor? Wstyd, prawda? To nam ma być dobrze. Tak? Bo my jesteśmy królestwem. To w nas się manifestuje Bóg. I o co chodzi? Ty jesteś sprawiedliwością Bożą. To tobie ma być dobrze. To jest zamysł Boga. Nie światu. Świat cię na zatracenie. Po prostu. Jeśli będzie potrzeba, aby środowisko światowe, które jest wokół ciebie, wpływało, miało się dobrze, aby twoje życie było dobre, to tak też będzie. Tak też będzie. Ale nie walczymy o dobro dla środowiska. Nie spalamy się na tym. Słuchajcie, nie na tym się spalamy, nie trzeba. Bo po prostu byśmy się wykończyli wszyscy. To byśmy się w ogóle, byśmy poszli w drugą stronę.
2 Koryntian 1:20 jest napisane: po obietnice Boże, ile ich było w Nim, czyli w Chrystusie, znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. To znaczy, że w Chrystusie Jezusie, tak? Wszystkie obietnice Boże i tylko w Chrystusie Jezusie, tak? Są zrealizowane. A więc kiedy ja przyjmuję Chrystusa, to ja w sposób automatyczny, tak? Przyjmuję realizację wszystkich obietnic Bożych. I teraz tak. Widzimy, bo ja chcę, żebyśmy sobie przez Chrystusa kawałeczek przeszli tutaj. Bo ja, żebym powiedział o uzdrowieniu, bo wy dużo wiecie o uzdrowieniu, uzdrawiacie chorych, modlicie się i ja to wszystko rozumiem. Chodzi o to, żeby pewne rzeczy były usankcjonowane na zawsze. Żeby nie było żadnych, najdrobniejszych wątpliwości. W liście do Rzymian 5:8 jest napisane, że Chrystus umarł za nas, zamiast nas. Co to znaczy, że zamiast Ciebie umarł Chrystus? No to oznacza, że, a pamiętajmy, że śmierć jest ostatecznym złem. Wszystko, co jest mniejsze niż śmierć, rozumiecie, jest lepsze. Jeżeli jest napisane, że Chrystus umarł zamiast nas, to oznacza również, że wszelkie zło, które jest mniejsze niż śmierć, rozumiecie, ono zostało wchłonięte w Chrystusa, ono wchłonął to się. Bo skoro On wchłonął śmierć, a każde inne zło, pomniejsze od śmierci, jest do śmierci podłączone, śmierć jest w pewnym sensie liderem wszelkiego zła. Nie ma niczego gorszego niż śmierć. Śmierć jest ostateczną kropką na i. Rozumiecie? A więc każda choroba na przykład jest mniejsza niż śmierć. A więc skoro Jezus umarł zamiast Ciebie, tak, to On wciągnął w siebie wszystko pełniejsze od śmierci. Bo skoro wciągnął największą rzecz, to wciągnął wszystko pełniejsze. Ja chcę, żebyście logicznie tą rzecz zobaczyli. To jest naprawdę, to fajnie implikuje. To w ogóle coś z czegoś wynika. To wynika. Bo wiecie, my często rzucamy hasła, w regu ranach i świętach jest nasze uzdrowienie, ale trzeba zrozumieć to. Wiecie, jak przychodzi choroba do mojego życia, tak? To wiecie, jaka jest moja pierwsza reakcja na chorobę? Przecież Jezus umarł zamiast mnie. W ogóle? Ja mam tą wbitę w głowie tak, jak w ogóle, że białe to białe, czarne to czarne, to w ogóle nie może mnie dotknąć choroba. No jak? To jest niemożliwe. W Rzymian 8:32 jest poprawienie tematu, jest napisane, że darował nam wszystko. Wszystko. Bóg nam w Chrystusie darował wszystko. Przede wszystkim nie masz do nas żadnego w ogóle żalu, żadnych antów, żadnych w ogóle królów. A po drugie, to On w Chrystusie Jezusie, który wchłonął w siebie wszelką patologię, no bo skoro śmierć wchłonął, to w sposób automatyczny jest nam darowane wszystko, co jest dobre, żywe i prawdziwe. I jeśli dzisiaj do mnie przychodzi choroba, to ja w ogóle wiem, że ona się pomyliła. Ona puka nie do tych drzwi. To nie te drzwi. Te drzwi są zamknięte. To są drzwi w ogóle zamknięte, ale nie. To pomyliłaś się. Ja w ogóle z tym się nie walczę. Chcę, żebyście to zrozumieli, bo to bardzo się z chorobami nie walczy. To się w ogóle nie pomyliłeś się, diable. To musi być w naszych głowach. To pomyłka. Nie, to pomyłka jakaś. Bo ja w Chrystusie jestem. Nie jestem z tego klubu. Choruje ten klub inny. A nie choruje. Nie jest do tego. Ja się nie modlę, żeby nie chorował. Niech to mnie sam przestanie chorować, przyjdzie do Jezusa i niech nie choruje. Rozumiecie, nie?
To jest coś innego, jak ja usługuję. Usługa to jest coś innego. Usługuję ludziom ze świata, zdrowiem, ale to nie o tym chcę teraz mówić. Ja chcę o tym mówić, jaki musi być twój stosunek do choroby, jeżeli chodzi o twoje życie. Wiesz dlaczego? Bo taki, jaki będzie stosunek do choroby w stosunku do twojego życia, taki będziesz miał stosunek do choroby później wobec innych ludzi. Czyli jak ty chcesz dobrze usługiwać ludziom, to ty najpierw musisz mieć taki stosunek do choroby we własnym życiu. Bardzo wielu usługujących poślizgnęło się na tym temacie. Rozumiecie? Pierwszym człowiekiem, który zaczął głosić w szeroki sposób na temat tego tematu, to był Kenneth Hagin. On zaczął głosić o tym, że to za mało, że ty uzdrawiasz chorych. Tu chodzi o to, żebyś ty był zdrowy. Tej granicy nie przeszedł nawet Smith Wigglesworth. Rozumiecie? Tej granicy nie przeszedł. Smith nie przeszedł pewnych granic. Przez to jego życie osobiste było ciężkie. On odnosił sukcesy w jakiejś dziedzinie, bo życie Smitha było bardzo podzielone, słuchajcie. Było bardzo podzielone życie. Ja teraz sobie czytam taką książkę, nie wiem, czy ona już wyszła, czy nie wyszła, i tam ją ktoś przysłał na mailu. Książka się nazywa Bohaterowie Wiary. Może już wyszła. Wyszła już? Jest. Tutaj jak czytaliście tą książkę, to wiecie, że właśnie Lester Sumrall opisuje tam ostatnie lata życia Wigglesworth'a i on go odwiedza w tych latach. I to jest w ogóle dla mnie naprawdę takie... To były tematy nieznane. To jest bardzo ujmujące, co on tam pisze. W ogóle ta śmierć Wigglesworth'a. Śmierć Wigglesworth'a jest przerażająca. Słuchajcie. Facet umiera w wyniku w ogóle impulsu emocjonalnego. Na której z usług podchodzi do niego kobieta i on mówi, witam Ciebie. I ona mówi, witaj. Chcę Ci coś powiedzieć. Mam do Ciebie różne sprawę. On mówi, a skąd my się znamy? On mówi, a ona mówi, wiesz, modliłeś się kiedyś o moją mamę i przypomina mu coś. I on mówi, super, jak się nie ma mama? A ona do niego, w kilka tygodni po Twojej modlitwie umarła. Smith rozpłakał się, poszedł do pokoju i umarł. Wiecie, w takich rzeczach niekoniecznie trąbi się w pierwszych książkach wiary. Tak? A tam było więcej takich rzeczy w ogóle. Natomiast Kenneth Hagin jako pierwszy, on zaczął pokazywać pewne prawidło i bardzo dobrze je zaczął opisywać, bo tutaj mówi, chcę, żebyście zrozumieli, że zdrowie jest wasze. Bądźcie zdrowi. Chciejcie być zdrowi. Miejcie stosunek do zdrowia taki, tak? Jak to w ogóle czegoś tu się wam należy. To się należy wam. To żadna łaska. W cudzysłowie. To nie jest żadna łaska, ale Pan mnie uzdrowi, Pan mnie to... Nie! To nie! To w ogóle masz... W Chrystusie jesteś zdrowy. W Chrystusie masz zdrowie, tak jak masz głowę, ręce, nogi. Masz po prostu zdrowie. On jest tej sprawiedliwością Bożą. Śmierć nad tobą nie panuje, więc nic, co jest związane ze śmiercią, nie panuje nad tobą. Nic. Nie musi, no, nie musi. Bo czy panuje, czy nie, to już jest kwestia wyboru. Bo to już jest w ogóle inny klimat, bo my niestety dalej w Chrystusie Jezusie mamy prawo wybierania rzeczy śmiertelnych. Mandatu swojego życia obecnego, tak? Więc darował nam wszystko. W Galacjan 3, 13, 14 jest pokazane, że przekleństwo, ono tak naprawdę w naszym życiu przestało mieć miejsce i zostało zastąpione błogosławieństwem. Czyli my, nie, w nas nie ma ani jednego miejsca, które dawałoby przystęp chorobie. Choroba nie ma miejsca. Nie ma nic w tobie takiego, co by się mogło rozchorować. Jeśli tylko uwierzysz w to i będziesz decydował w wierze o twoim ciele. Tak? Po prostu. W liście do Tytusa 2,14 jest napisane, że wykupił nas od wszelkiej nieprawości, że my jesteśmy wykupieni. Czyli, że te rzeczy zostały załatwione raz na zawsze.
że to się nigdy nie zmieni, że to nie ma, że ci się przydarza. Często ludzie mówią, takie ludzie czasami opowiadają, że wiesz, taki jest teraz czas. Ja mówię, nie ma takiego czasu. Nie ma. Nie ma w twoim życiu jakiegoś czasu, prawda, który ma być patologiczny. Ludzie mi często pytają, jest napisane, że są czasy i pory. Ja mówię, były czasy i pory. Dzisiaj jest inaczej. Wiesz, jak jest dzisiaj? Przed Chrystusem były czasy i pory dla ludzi. W Chrystusie jest tak, że gdzie ty jesteś, tam jest królestwo. Tak jak ty jesteś od wewnątrz, takie środowisko zbudujesz wokół siebie. Gdziekolwiek. Jak gdziekolwiek na świecie pojadę, w jakiekolwiek warunki, tak? Ja rozpocznę tam szerzenie Królestwa Bożego. Bez języka, bez znajomości różnych pojadę i tam będę działał, bo Królestwo jest we mnie. Ja jadę z Królestwem. Mi Duch Święty to przypomniał, kiedy wiecie, jak ja byłem w świecie, byłem przestępcą, udawałem psychicznie chorego. Bo chciałem załatwić sobie różne sprawy tam, prawda? No i jeździłem na taki oddział dzienny do szpitala psychiatrycznego i spędzałem tam po kilka godzin. To komicznie wyglądało, bo mnie przywozili moi koledzy, moim BMW, na 8 rano do szpitala psychiatrycznego i o 16 mnie odbierali. Tak jest coś. Ja często jechałem po tym szpitalu na imprezę, gdzieś do burdelu, na Mocha, czy gdzieś. I potem znowu sobie rano tam jechałem. I tam siedziałem, z nimi klocki układałem, gadałem, słuchajcie, naprawdę, takie rzeczy, wiecie, bo ja wiedziałem, że muszę dostać dokument, tak? Ciekawa rzecz, bo tak zupełnie odchodząc na chwilę od tego tematu, pojawiła się tam pani psycholog, potem też mi Duch Święty to przypomniał, nawrócona. I to tak naprawdę od niej pierwszy raz w życiu usłyszałem o żywym Bogu. I to tak między słowami. To ona nie była żadną specjalną ewangelistką, ale ja dopiero potem wiem, że to w ogóle to musiał być nawrócony człowiek, bo ona w tej... Ja tam się mądrzyłem, to się wymądrzałem o niej, wiesz, i ona w ogóle powiedziała mi parę takich rzeczy, że się zamknąłem, w ogóle wiecie, i ona zaczęła do mnie mówić, tak, w ogóle na temat Boga, na temat życia z Bogiem, wiecie, to mi mówiło, ale co mi Duch Święty z tamtego czasu zostawił? Był tam pewien człowiek, był inżynierem, w ogóle facet był bardzo utalentowany, robił oświetlenia, wymyślał je, w ogóle sprzedawał je miastom, no fajne rzeczy, no, takie super, nie? I tak ze mną siedział, a miał, ja nie pamiętam dokładnie jak ta, jaka to była choroba, jak coś związane na przykład na pewno z obsesjami, jakieś silne działania obsesyjne. I on mówi tak, myślę sobie, Artur, gdzie pojechać, no tam długi weekend chyba wtedy wypadał, gdzie bym pojechał na długi weekend, żeby odpocząć. I tak sobie pomyślałem, że może ja bym do Krakowa pojechał, bym sobie odpoczął. Ale tak mówi, znowu sobie, jak sobie tak dłużej o tym myślałem, to doszedłem do wniosku, że gdziekolwiek bym pojechał, to i tak będę tam ja. Taka rzecz mi została w pamięci. Że ten facet doszedł do tak, bo to mega inteligentny człowiek po prostu, ale miał chorobę psychiczną. I on wiedział, że on wyjedzie tu, czy wyjedzie tam, to obsesja będzie z nim. Bo ona jest wewnątrz niego. Co z tego, czy on sobie zrobi takie warunki, że stać go na super hotel, czy na coś innego? Nie ma to żadnego znaczenia. I Duch Święty potem mi to przypomniał i powiedział, do mnie Bóg, pamiętaj, to jest tak samo z wami, tylko że w drugą stronę. Ja jestem w was. Nie ma znaczenia, w jakim środowisku ty będziesz. Bo w tym środowisku będziesz ty. A jeśli tam będziesz ty, to będę tam ja. A jeśli będę tam ja, to ja tam będę szerzył moje królestwo. Obojętnie gdzie. Ty tam będziesz. To te teksty, to was przyjmuje, nie przyjmuje. Rozumiesz? To was przyjmuje, nie przyjmuje. I tak, chcę, żebyś taką rzecz zrozumiał, że w ogóle ty jesteś środowiskiem, w którym żyje Bóg. Ty nie jesteś środowiskiem, w którym choroba może żyć.
Chyba, że ty się zgodzisz na to. Że ty ją wpuścisz, że ty powiesz, w ogóle nie ma problemu, rozkość się w moim życiu. Chrześcijanie chorują, bo chcą. To jest straszna informacja, ale tak jest. Ludzie chorują, bo chcą. Decydują się. Krótko powiedziawszy, oni nie wierzą, że nie muszą chorować. Nie wierzą w to. To jest to. Bo choroba nie ma nic do ciebie. Nic. Mała i duża. Wiecie, kiedy się z tą mentalnością potem usługuje ludziom, tak? To jest o wiele łatwiej. O wiele łatwiej. I teraz w Ewangelii Mateusza 10:7-8 oraz w Ewangelii Łukasza 10:9 widać, że uzdrowienie to jeden z symptomów przychodzącego Królestwa Bożego przy wypędzaniu demonów. Wczoraj mówiłem, że to jest wypędzanie demonów, ale tam po przecinku masz uzdrawianie chorych. A więc Królestwo Boże, tak? Ono, kiedy manifestuje się, to manifestuje się przez, również przez uzdrawianie chorych. I to musi być też dla każdego z nas normalna sprawa. Głosimy, uzdrawiamy, uwalniamy, po prostu. To jest na jednym poziomie wszystko. Na jednym poziomie. Robimy tak, bo co? Bo możemy, bo jesteśmy środowiskiem, w którym jest Bóg. Możemy to robić. Nie potrzebujemy oczekiwać, pytać, Panie, czy to czas uzdrowienia, czy to czas uwolnienia dla mnie, dla innych. Nie, zawsze jest czas uzdrowienia i uwolnienia, ponieważ, tak, jesteś sprawiedliwością Bożą. Tak, jest zawsze czas na to, żeby w domu, czy jest takie coś, że macie tak w domu, jest taki czas w moim domu, że jest czas brudu teraz. Mam czas brudu, jestem, dom jest brudny, mamy zaplanowany z żoną, z dziećmi czas brudu. Nie ma takiego czegoś. Wiem, bo tutaj jest śmieszne, są czasy i pory, wiesz, nie? I potem nie cytują ludzie takie, czy jest czas, ktoś tam się komuś coś dzieje, tak? A on przychodzi do mnie i mówi, wiesz, bo jest taki czas. Czas skupienia. Zgubiłem coś. Będzie czas skupienia. Będzie czas zbierania, to ja coś znajdę. Nie ma czasu skupienia. Jesteś sprawiedliwością Bożą. Nie ma czasu porażki. Nie ma czasu cierpienia. Takie coś nie istnieje. Teraz odszedł do Pana Piotr Stępniak. Chyba w zeszłym tygodniu. Chorował przez długi czas na raka. Dzwoniłem do niego wcześniej, jeszcze jak był aktywny, ale zapytałem, czy potrzebuje pomóc, żeby mu pomóc. Powiedział, że wszystko ma. Do ostatniego dnia nasi przyjaciele, znaczy ostatniego dnia jeszcze nasi przyjaciele zajmujący się uzdrawianiem chorych byli u niego na ojomie. Chociaż służba Piotra Stępniaka była bardzo daleko od mojej służby i Piotr mówił rzeczy przeciwne temu, co ja głoszę. Ale nasza ekipa pojechała do niego na ojom. Bo mamy wszyscy głęboką świadomość, że jesteśmy królestwem. Ale później z internetu dowiedziałem się, że no takie przekonania nie towarzyszyły. Dzisiaj Piotr jest z Panem, ma lepiej niż my. Ale ja osobiście uważam, że im dłużej się jest na ziemi, tym lepiej. Tak ja myślę. Dlatego mentalność jest bardzo ważna, którą mam. Rozumiecie?
totalnie osoby zdrowe. Ja ludziom patrzę w oczy i mówię tak, nigdy nie umrę na żadną chorobę. Niebawem pójdę, mam 46 lat, zrobię sobie kompleksowe badania i je opublikuję w internecie i będę tak robił co jakiś czas. Będę pokazywał, jak mi pije serduszko, jaką mam zdrową prostatkę. Będę pokazywał, że jestem sprawiedliwością Bożą, że moja prostata jest sprawiedliwością Bożą. Nie jest to miejsce rozwoju nowotworu. Rozumiecie? Nie będę miał wrzodu. Nie będę zdziadział. Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że ja mam mentalność sprawiedliwości Bożej. Jestem zdrowy. Choroba do mnie nie przyjdzie. Powiem inaczej, ja jej nie wpuszczę. Ja się nie modlę, żeby ona nie przyszła. Ja zakazuję jej wejść. Ja się jej nie boję. Ja ją traktuję jako coś spoza mojego środowiska. To coś z miejsca, które jest śmiercią. A śmierć mnie nie dotyczy. Z wiekiem będę zdrowszy. Ktoś mówi, bzdurę opowiadasz. No ja mówię, no ale ja w to wierzę. Ja wierzę, że będę żył 120 lat przynajmniej. Ja w to wierzę. Ktoś mówi, dlaczego tak uważasz? Pan ci to objawił? Ja mówię, to dlaczego ty masz być, że 120 lat? Mówię, ja wiem, bo tak chcę. Bo to nie od Pana zależy, ile będę żył. Nie od Pana zależy, ile będziesz żył. Nie od Pana zależy, czy będziesz chory, czy zdrowy. Nie od Pana zależy, czy będziesz miał pieniądze, czy będziesz pusty jak bęben turecki. Nie od Pana zależy, czy będziesz prowadził zwycięskie życie, czy nie. Wiesz, od kogo to zależy? Od Ciebie. Bo jesteś sprawiedliwością Bożą. To jest Twoje nazwisko. Takie geny masz. Masz takie geny w sobie. Spłodził Cię Chrystus. Masz geny nieśmiertelnego w sobie. Doktor Dźlek, jak załapał tą rzecz, to pojechał do Afryki w największe stężenie w ogóle ludzi, którzy mieli śmiertelne choroby. I uzdrawiał tam chorych. I jak po jakimś czasie przypłynęli brytyjscy lekarze i zobaczyli, że Dźlek tam jest i mówią, jak dawno tu jesteś? A on powiedział 6 miesięcy. A oni powiedzieli, w jaki sposób przeżyłeś tutaj? Przecież tu są śmiertelne wirusy. Oni tam w maskach chodzili. I kiedy rozbili swój namiot i zrobili tam laboratorium, gdzie lek przyszedł i leżał trup, który właśnie tam umarł i oni go badali. I lek powiedział, weźcie jego ślinę. I włóżcie pod mikroskop. I oni włożyli już nie pod mikroskop i tam się roiło od wirusów. A on mówi, teraz weźcie to pod mikroskopu i na moją rękę to wciśnijcie z tej pipety. A teraz mówi, weźcie to z mojej ręki i znów weźcie pod mikroskop. Kiedy wzięli drugi raz pod mikroskop, wszystkie wirusy nie żyły. W kontakcie ze skórą Dźlejka one zdechły. Zdechły. Rozumiesz? Wirus w kontakcie z tobą zdechnie, a nie rozwinie się. Jesteś zabójczy dla chorób. Nie rozwinie się w tobie żaden nowotwór. Nie będziesz miał żadnych pleśniawek. Nie będziesz miał żadnych innych rzeczy. Rozumiesz? Wiesz dlaczego? Bo jesteś toksyczny dla chorób. Wirusy w kontakcie z tobą, jeżeli ty wierzysz w to, co ja mówię. Wirusy w kontakcie z tobą będą ginąć, a nie rozwijać się. W człowieku obok, w twojej pracy, gdziekolwiek, będą się rozwijać, bo będą miały środowisko przyjazne. Ale ty nie jesteś przyjaznym środowiskiem. Rozumiesz, o co tu chodzi? Jesteś nieprzyjaznym środowiskiem dla rozwoju chorób.
Jesteś nieprzyjaznym środowiskiem dla powstawania wypadków, problemów i kłopotów, bo jesteś sprawiedliwością Bożą. W sprawiedliwości Bożej nie rozwija się żadna patologia. Rozumiesz? Żadna patologia. Trzeba zmienić środowisko. Ktoś mówi, co mam robić? Ja to czasami ludzi dopowiem tak, no co mam robić, żeby się rak rozwijał? Wy grzyby jedz. Zmienię sobie środowisko wewnętrzne w uczelni. Wszelak rozwija w takim, ty jesz grzyby, żeby inne środowisko ci stworzą i koniec. Rak potrzebuje środowiska kwaśnego. Jeżeli nie będzie miał środowiska kwaśnego, się nie rozwinie. Tak? On się w środowisku zasadowym nie rozwija. W ogóle nie może. Kwestia środowiska. Kwestia środowiska. Zrozumcie mnie. Zacznij siebie oglądać jako sprawiedliwość Bożą. To nie jest sloga, to nie jest niedotykalne. To jest fizjologiczne. Rozumiecie? Reinhard Bonnke powiedział, żaden demon. Bo ja kiedy ty się bracie nie boisz, jak tam jeździsz do Afryki, to tam cię demony napadną. A Bonnke mówi, ja chodzę w takim ogniu, że żaden demon się na mnie nie utrzyma, bo się poparzy. No w to wierzył. Rozumiesz? Jim Richards, taki kaznodzieja, którego często puszczam, którego też uznają, że miło jeść głosi. A to naprawdę porządny człowiek. On mówi, ja widziałem różne rzeczy na misjach. Przestrzegali mnie. Bracie, tam w tej wiosce afrykańskiej, gdzie jedziecie, tam są tacy czarownicy, że szok. Mówi, otwierałem oczy w izbie, w której spałem, przedmioty latały po mieszkaniu. Ale mówi, co mnie to obchodzi, ja jestem sprawiedliwością Bożą. Co mnie obchodzi, że się przedmioty unoszą? Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który przedmioty unosi. Kiedy tylko przestałem się interesować tym, przedmioty pospadały na ziemię. Nie gromiłem diabła nawet. Olałem to. Oni walczyli z czarownikami, a ja się z nich śmiałem. Powiedziałem, uspokój się, co ty robisz, nie wydziwiaj. Czego ty wydziwiasz? To jest podejście, które powinniśmy mieć do diabła. Najpierw się poniża diabła i wywyższa się Chrystusa, który jest w tobie. I nie wywyższa się, że to On jest wielki, tylko się wywyższa siebie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Siebie. Bo to ty jesteś sprawiedliwością Bożą. To w tobie się nie może rozwijać żadna choroba. Nie w Chrystusie Jezusie. To w tobie. Dzisiaj to ty jesteś. Zaprzyjaźnij się z tą myślą. Zacznij o tym myśleć, że to ty jesteś sprawiedliwością Bożą. Ty. I teraz dalej idziemy w posłannictwo. Jesteś posłany. Ewangelia Marka 16, rozdział 17-18 werset. Jesteś posłany, aby uzdrawiać, a więc nie tylko jesteś człowiekiem, który może być zawsze zdrowy. Ja nawet nie mówię, że zawsze uzdrawiamy. Ty zawsze zdrowy możesz być. Bo wiecie, jaka jest wyższa formuła nad uzdrowieniem? Nigdy się nie rozchorować. Uzdrowienie mamy z krzyża. Amen. Uzdrowienie mamy z krzyża. Zdrowie idzie krok wyżej. Ponieważ krzyż nam otworzył, tak, możliwości posiadania tak potężnej mądrości, że się nigdy nie rozchorujemy. Krzyż nam otworzył przestrzeń wiary, przestrzeń mądrości. Rozumiesz? Możesz nigdy nie chorować. Ale masz napisane w Ewangelii Marka 16, 17, 18, że możesz uzdrawiać chorych. I powiem tak, każdy wierzący może uzdrawiać chorych, każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek. Nie ma ludzi wybranych do uzdrawiania chorych. W ogóle chcę, żebyście też wiedzieli, nie istnieje coś takiego jak służba uzdrawiania. Tak jak nie istnieje służba wypędzania demonów. Nie ma takich służb. Jeżeli mówimy tutaj o temacie służb, tak, to jest służba ewangelisty. A ewangelistom najwięcej towarzyszy takich rzeczy. Krótko powiedziawszy, jak idziesz szerzyć Ewangelię, tak, to
to będziesz najwięcej uzdrawiał chorych i wypędzał demony. No bo będziesz głosić Ewangelię. Jak siedzisz w domu i nie głosisz Ewangelii, rozumiesz, co chodzi, to gdzieś tam czasem skoczysz, kogoś uzdrowić. Uwolnij się. Ale zasadniczo to nie za specjalnie, bo nie będziesz miał kontaktu z kim? Z chorymi i z niewolnymi. No, żeby uzdrawiać, uwalniać, to trzeba mieć kontakt z chorymi i z niewolnymi. Z drugiej strony nie jest coś takiego, że idziemy uzdrawiać, uwalniać ludzi inaczej, jak tylko głosząc im Chrystusa. Ja sobie na przykład nie wyobrażam czegoś takiego, że jedę do szpitali, uzdrawiam ludzi i nie mówię im w ogóle dobrej nowiny. Dla mnie rzecz niepojęta. I chyba dla każdego normalnego człowieka niepojęta. Rozumiecie? Od nas teraz montowaliśmy taki duży, no już nie wiem, jeszcze chyba nie ma, nie zrobili go, ale wszystkich zebrałem ludzi, którzy chcą uzdrawiać chorych i wypędzać demony i są gotowi jeździć po całej Polsce, iść do domów, dlatego też napisałem tam, że powiedziałem, żeby napisano, że robimy domowe egzorcyzmy, bo użyłem słowa celowo egzorcyzm, bo to jest katolicki kraj, to jest takie ładne słowo katolickie, no więc mówię, użyjcie, to katolicy będą chcieli egzorcyzmu, będziecie jeździć do ich domów. No to egzorcyzm w domu. Się robi pazurki w domu. No to będą zabrali demonów w domu, za free, uzdrawiamy, ktoś potrzebuje, zabrał. Więc kazałem się ludziom sfotografować wszystkich i z imienia i nazwiska i numery telefonów pod spodem. I do netu. Nie to, że tam kościół, nie. Zdzisio Kowalski, uzdrawiam chorych, uwalniam od demonów, wizyty domowe, za free. Proszę dzwonić. Rozumiesz? A jak teraz to jeszcze damy ten plakat i będziemy w ogóle walić go, w ogóle wszędzie, ludzie się będą... I teraz co robimy? Idziemy do tych ludzi, prawda? Ale co? Z Chrystusem idziemy głosić Chrystusa. Więc my nie robimy służby uzdrowieniu uwolnieniowej, absolutnie. Bo uzdrawianie i uwalnianie, ono towarzyszy szerzeniu Ewangelii. My głosimy Ewangelię, bo przede wszystkim my chcemy, żeby ludzie szli dokąd? Do nieba. To jest nasz największe posłannictwo. My do nieba ludzi. Tak? Ale przy tym manifestujemy Bożą moc, uzdrawiamy, uwaga, i może to robić każdy. Każdy. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, to idź uzdrawiaj chory. A najlepsze to właśnie mają, że jeszcze sam możesz nie do końca być zdrowy, możesz uzdrawiać. I koniec. I wielu chrześcijan tak ma, że sami do końca nie są zdrowi, uzdrawiają chorych. Ja zawsze po jakimś czasie mówię, weź sam, bądź zdrowy, chłopie, nareszcie. No. Świeć przykładem. Kurczę, tak. Z tego jak kaznodzieja chodzisz, bo nie wierzę, to ludzie na ciebie potem patrzą i mówią w ogóle to. A więc takie posłannictwo. I teraz tak. Przede wszystkim, jak uzdrawiamy chorych, najważniejszy element, którym my musimy się zaprzyjaźnić i włożyć go sobie głęboko w nas, to jest to, że uzdrawiamy przez władzę. Przez władzę. Czyli nie musisz sobie zadawać pytań, czy przeze mnie będzie przepływać moc. Zostaw to. Pierwsza rzecz to jest władza. Jeszcze raz przytoczę historię doktora Gillake'a. Doktor Gillake, teraz posłuchajcie, co ciekawe. Pojechał uzdrawiać ludzi do Afryki, kiedy nie był jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym. Nie mówił w innych językach. Pierwsze lata działalności doktora Gillake'a były latami, gdy uzdrawiał za pomocą władzy. Czyli on wiedział, że choroba jest nielegalna. Tam nie działały dary jeszcze. Rozumiesz? On nakazywał chorobom odchodzić od ludzi. Jak potem został ochrzczony w Duchu Świętym i zaczęły się manifestować dary, to dopiero turbina się napędziła. To, co zaczął potem robić, tak, to jest szok w trakach. To karetki pogotowia przyjeżdżały do niego na spotkanie. Pełny ludzi. Tak? Jak? Ale najpierw od czego Gillake zaczyna? Od usługiwania władzą. Co to jest usługiwanie władzą? To znaczy, wracam do początków nauczania, to znaczy, że ty jesteś sprawiedliwością Bożą i ty nakazujesz w miejsce Chrystusa każdej chorobie, aby odeszła.
Między władzą a mocą jest różnica. Władza, działanie na podstawie władzy, to jest działanie na podstawie zlecenia, mandatu. Rozumiesz? Ktoś cię uprawomacnia do czegoś. Możesz nic nie mieć. Nie, dam ci przykład. Nie masz wykształcenia, nie masz umiejętności, żeby coś zrobić. Nikt normalnie ciebie nie słucha. Nikt nie chce cię słuchać. Ale bierze cię do siebie ktoś, kogo wszyscy słuchają. I daje ci taki mandat. I ten ktoś ogłasza publicznie, że ty, tak, w jego imieniu występując, będziesz dokonywał jego dzieł. I raptem zaczynają przychodzić ludzie na twoje spotkanie z tobą. Bo tamten cię uwierzytelił. To jest na podstawie władzy. Korzystaj z tego w ogóle, co masz w Chrystusie. 24 godziny na dobę. Nie zastanawiaj się, czy dary będą działały. Ktoś kiedyś do mnie dzwonił i mówi, przepraszam, czy przez Pana działają dary uzdrawiania? A taki nie byłem, jakbym wyspany, wtedy nie wiem. Wie Pan, działa czasem coś, czasem nie działa, to jest różnie to. Ale jak to? Chodzi Pan w darach uzdrawiania, czy Pan nie chodzi w darach uzdrawiania? Ja nie wiem, czy chodzę w darach uzdrawiania. Skąd ja mam? A schodzę, raz nie chodzę. Rozumiem, bo ja znam prawo. No nie ma ludzi, co chodzą w darach uzdrawiania. Przez kogoś się może częściej przejawiać dar, przez kogoś rzadziej. Ale nie ma czegoś takiego, prawdziwie, że dar w ciebie wszedł i ty uzdrawiasz wszystkich chorych. Nie istnieją takie precedensy na ciebie. Wiesz, to jakby tak to się istniało w ogóle? Wpadł w ciebie dar, idziesz do szpitala, do drugiego człowieku, 300 osób w szpitalu, dziękuję Panu, lecisz do drugiego. Ale nie ma takiej historii na świecie. Dary działają w duchu. Pytanie w ogóle, czy działa dar? Pytanie siebie samego, Panie, czy zadziała dar? Wiesz, że to jest za bzdura. Ja mówię, ale uspokój się. Jesteś delegatem Bożym, masz legitymację. Legitymację. Uprawomocniony przez Boga Najwyższego w imieniu Jezusa Nazareńskiego, aby uzdrawiać każdą chorobę i niweczyć wszelką niemoc. Dokument posiadasz. Najpierw na dokumencie lecisz. Najpierw się zapoznajesz z tym, kim ty jesteś. Czym ty dysponujesz. Jak się z tym oswoisz, tak? To przechodzimy dalej. Uzdrawianie poprzez moc. Ale kiedy tylko będziesz bazował na uzdrawianiu poprzez moc, bez świadomości używania władzy, to ty będziesz rzadko uzdrawiał. Rozumiesz? A tu nie chodzi, żebyś rzadko uzdrawiał, ale robisz często uzdrawiał. Tu nie chodzi, by uzdrowić czasem komuś. O, uzdrowiłem czasem komuś. O, czasem komuś powiedziałem Ewangelię. Czasem. Jestem szczęśliwy, bo uzdrowiłem. Chodzi o to, żeby ludzie w kościołach masowo uzdrowiali chorych. Rozumiesz? Żebyś szedł do pracy, czy ty będziesz zmęczony, czy niezmęczony, czy będziesz w takim stanie, czy w innym. Żebyś był pewny, że możesz uzdrawiać chorych. Że siada przy tobie ktoś i dał kaszle, tak? Jakaś Zosia, Krysia, a ty mówisz, Zosia, co tam kaszlesz? Kaszle, bo grypa panuje. A ty mówisz, grypa nie panuje, Jezus panuje, jest we mnie. Chcesz, to cię uzdrowię, nie chcesz kasłać? Wiesz, o co chodzi? Na przykład. O to chodzi o to, bez żadnego napięcia. W ogóle wiesz, o co chodzi? Na luzie. Po prostu normalnie, w przerwie, w pracy. O to chodzi. No, takie coś ma. To, taka, to jest władza. To jest chodzenie we władzy. Bo ja wiem, kim ja jestem. To w ogóle wiesz, na człowieku, rozumiesz? Jesteś synem lekarza. Najwyższego ordynatora głównego. Ministra zdrowia i opieki społecznej. Masz w człowieku takie układy, że się w głowie nie mieści. Jak czegoś nie się ojca zapytasz. Wiesz, to patrzcie. A potem uzdrawianie przez władzę to jest główny temat służenia uzdrowieniem. Potem dochodzi moc. Gdy oba się łączą, te rzeczy chrześcijanie, gdy oba te produkty się łączą, następuje pytanie.
To jest petarda wtedy, nie? To tak ma być. To taka petarda ma w ogóle funkcjonować. Ale zaczynamy od tego, żeby uzdrawiać poprzez władzę, a moc się będzie manifestować. I powiem Ci ciekawą rzecz, im dłużej będziesz uzdrawiał na pułapie władzy, tym więcej mocy będzie się manifestować. Bo moc w pewnym sensie, ona jest przyporządkowana pewnemu pędowi. Ja mam taki samochód, że jak nim przekraczam pewną prędkość, bo chcę wyprzedzić, to ja mu się natychmiast turbina załącza. Ta turbina mu się załącza wtedy, kiedy potrzeba. Ja mam takie włączenie do tej turbiny, mogę sobie też załączyć tą turbinę ręcznie. Ale fajną rzeczą jest, że w ogóle jedziesz, no nie? Trzeba wyminąć, ciśnie, pusz, turbina się włączyła, teraz się włącza, to jest moc. Ale silnik to jest władza. Silnik chodzi cały czas. I teraz tak, im dłużej, im silniej używam silnika, tym częściej mi się załącza turbo do ładowania. Krótko powiedziawszy, chcesz więcej uzdrawiać? To uzdrawiać zacznij. Częstotliwość uzdrawiania będzie implikowała więcej uzdrowień. Więcej, więcej. Im na więcej ludzi położysz ręce, tym więcej ludzi będzie uzdrowionych. To nie czaisz się, proszę Ciebie, wiesz. Ludzie się czają o uzdrowieniu. Panie, czy to jest Twoja wola? Panie, czy to jest ten czas? Aż to, czy ten ma być uzdrowiony? Aż tamten? A wiesz, a Bóg mówi, to spróbuj, to zobacz. Bóg to jest do wciepić, tak? No idź. Działaj. Przede wszystkim wiedz, że możesz. O. Mogę. Ja mogę uzdrawiać. Zaprzyjaźnij się z tą rzeczą. Ty możesz uzdrawiać po prostu. Kościół Austina był znany z tego, mówiono, że to jest miasto, w którym on miał swój kościół, mówiono, że to jest miasto ludzi nakładających ręce. On tak szkolił ludzi u siebie w kościele, tak? On wychodzi i mówi, idźcie, kładźcie ręce na ludzi. Idźcie, kładźcie ręce. Oni w ogóle głosili Ewangelię ludziom, to ich obejmowali i kładli na nich ręce. Ostry ich nauczył stanie. Wiecie dlaczego? Bo oni w ogóle wszyscy wierzyli, że są kanałem Bożej mocy. Tam były masy uzdrowień, rozumiecie? I masy ludzi przychodziły potem do kościoła. Bo oni obejmowali ludzi, kładli na nich ręce i głosili Ewangelię. Oni nawet nie mówili tak, że uzdrawiał cię w imieniu Jezusa. Co o tym w ogóle rzecz, nie? W ogóle zauważyliście to? Tam nie jest napisane, że kładziesz ręce i się masz modlić. Tam możesz się modlić, to też jest. To różne metody, zaraz o tym mówił. Ale zasadniczo sam fakt, sama świadomość, że ty jesteś sprawiedliwością Bożą i że ty kładziesz ręce na drugiego człowieka, rozumiesz? To ty musisz w ogóle wierzyć w to, że choroba, która jest w nim, tak? Zaczyna panikować. Boś ty rękę położył. Bo to Chrystus rękę położył. Ta ręka pali. Ona boli. Boli. Twoje objęcie miłosne człowieka doprowadza do tego, że coś się w nim zaczyna dziać. W jego ciele. To Chrystus jest w tobie. Pamiętaj, kto w tobie jest. Ten sam Chrystus, co napluł na ziemi, zrobił błoto, pomazał człowiekowi oczy i mu zwrócił wzrok. Coś było w jego ślinie. Jakieś ciało było w ogóle dziwne jego. Przepełnione, rozumiecie? Tak, on był tak przepełniony faktem, że jest sprawiedliwością Bożą, że jego dotyk uzdrawiał. Gromienie i inne rzeczy to też są ważne rzeczy. Związywanie, nakazywanie. Jasne. Ale najpierw uznaj, że jesteś sprawiedliwością Bożą. Tak jak jesteś teraz. Że się nie napinasz, nie czujesz, że masz uzdrawiać. Rozumiesz? A w ogóle uzdrawiasz. Jesteś maszyna do uzdrawiania. Kładziesz ręce, obejmujesz, dotykasz ludzi. Ty wiecie, jak ja się tylko uczyłem? Ja jeździłem autobusami w ogóle. I na ludzi się przewracałem specjalnie. Bo moja psychika nie była jeszcze na tyle zdolna, żeby w ogóle kłaść na kogoś normalnie ręce. Ktoś trzymał rękę przy ruce, to ręki są do cła, to tak się otrzyma. Moc.
Jest naprawdę, tak robimy. Modlimy się na ludzi przy pracy. Ale jak to wierzymy? No wiesz, moja, jeszcze mój charakter, bo moja w ogóle taka przestrzeń działania w społeczeństwie była słaba. Wstydziłem się różnych rzeczy. Wiecie, w ogóle widziałem, jak Ewangelię głosiłem. Jak ja chodziłem, ja wiedziałem, że z kimś mogę chodzić, ale ja wiedziałem, że jak będę chodził z kimś, to ja się nie przyłamię. Brałem torbę traktatu, wyglądałem jak świadek Jehowy. Żona jeszcze moja była nienawrócona, śmiała się, mówi, zaraz ty wyglądasz, ty świadku Jehowy. A ja miałem taką torbę, ładowałem tam traktaty, szedłem na pociągi, jechałem do Warszawy autobusem, bo samochodu nie miałem, stawałem w miejscach, gdzie przyjeżdżają najbardziej takie pociągi, gdzie jest dużo ludzi, tak? Zamykałem oczy, bo się wstydziłem i traktaty wyjmowałem. Z tej torby, przy tych peronach. Tak? Potem w ogóle mój przełom to był, że oczy otwierały. Bo mi się w ogóle wydawało, że mam zamknięte, żeby mnie nie widać. Ja sobie tak robiłem, to były moje osobiste doświadczenia, bo ja nie, tam nie chodziłem, wiesz, żeby kładli na mnie ręce, na maszczenie, żeby na mnie spróbował. Nie, mówię, ja to przełamię. Ja to przełamię sam. Wezmę trąbkę, będę chodził, nie będę głosił, się wstydził będę. Natomiast ja zawsze miałem takie coś, że mówię, aha, jeśli ja się wstydzę, to jest demon. To jest demoniczne, mówię. Muszę to przełamać, muszę coś z tym zrobić, zadziałać odwrotnie. Brałem trąbki, ładowałem baterie, stawałem i śpiewałem. Jezus zmartwychwstał, to wykonało się. Pamiętam, jak radiowo stał, patrzył na mnie tak, to w ogóle z tą trąbką sam. Bo to nie chodziło, że z kimś, tylko to chodziło o mnie. I tutaj jest dokładnie to samo. Jesteś sprawiedliwością Bożą, tylko czy ty zaczniesz wchodzić w ten temat, to jest zupełnie inny kaszel, nie? Bo tutaj, wiesz co jest w głowie? Ul! Czy ja jestem, czy nie jestem? Czy mam moc, czy nie mam? Czy to czas, czy nie czas? Czy Pan prowadzi, czy Pan nie prowadzi? Ale Ty jesteś 24 godziny sprawiedliwością Bożą. Czy Ty w ogóle wiesz, że ta świadomość będzie powodowała, że ludzie Ciebie będą chcieli dotykać? Mnie ludzie chcą dotykać. Ja się ludziom śnię w nocy. Jeśli kiedyś zagadną, mówiliśmy, Panie, chcemy się śnić ludziom w nocy. Kiedyś idę po ulicy, taka kobieta do mnie podchodzi i mówi, śni mi się Pan w nocy. Ja mówię, niech Pani mnie posłucha, niech Pani zrobi to, co powiedziałem. Bo ja w to wierzę. Ja wiem, że do niej głosiłem w śnie. Ludzie chcą się dotykać, chcą się ocierać, rozumiesz? Dlaczego? Ponieważ ludzie będą wyczuwać w pewnym sensie intuicyjnie, że Ty wiesz, kim Ty jesteś. Oni nie będą wiedzieli. Na pewno. Ale będą coś takiego w Tobie czuli przez Twoją mentalność sprawiedliwości, będą chcieli Cię dotykać nawet. To jak było z Jezusem. Tylko to trzeba zmienić rzeczy w Twojej głowie w ogóle, wiesz o co chodzi, bo Ty jesteś sprawiedliwością, teraz jesteś sprawiedliwością. Teraz w Tobie jest taki potencjał, żeby uzdrowić każdą chorobę. Czy to jest powiązane z wiarą ludzką? Jest, to wszystko, ja będę o tym za chwilkę mówił. Chodzi o to, że najpierw patrzymy, kim my jesteśmy, co my posiadamy, czym my dysponujemy. To jest taki początek każdej służby. Tak? Co ja mam? Prawda? Co ja sobą prezentuję? Kim ja jestem? Prawda? Nie to tam Jezus robi teraz. We mnie siedzi. Jak Reinhard Bonnke mówi, on we mnie jest i czasem wygląda mi przez oczy. Takie babki w sklepie na zjedzach spożywczych. Ona mówi, jakie Pan ma dziwne oczy, bo mówi, on się tak przysunął do niej i mówi, bo wy mieszka Chrystus i wygląda jak ten czas. Chce Pani go poznać, ona się cofnęła. No takie zajawki po tym Bonnke, jak on młodszy jeszcze. On tam siedzi. Wielka tajemnica, da. A więc widzimy władzę i moc, tak? I połączenie tego na podstawie przede wszystkim mentalności i absolutnemu zaufaniu Bogu. Oswój się z tym. Stań rano, jutro, przed lustrem, będziesz mył zęby, w czasie wypróbowania, powiedz, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, jestem w tym najlepszy. Jestem sprawiedliwością Bożą, Ojcze, ja jestem gotów, aby uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Przysyłaj do mnie chorych i zdemonizowanych. Taka modlitwa przy myciu zębów, prawdziwie, rozumiesz o co chodzi. I potem bardzo się będzie działo. A potem co? Ryzykuj, przełamuj się. Rozumiesz? Nie patrz
czy już jak mówię, nie będziecie stać, żeby na niego położyć ręce, żeby na niego przewróć. Będzie pan mu się nie obrazi. Bo Bóg i tak wie, jaki jest twój potencjał w ogóle odwagi. Czy myślisz, że Bóg cię nie zna? Myślisz, że Bóg każdy twój kompleks zna. Bez przesady, to jest nasz ojciec, jest wszechwiedzący. I kocha nas w ogóle szalową miłością. Tak? Tylko to trzeba brać w swoim przełom, że tak bierze. Tak? A nie przygotowuje się latami, po prostu wiesz, przyspinam i będę uzdrawiał teraz. Się tak zepnę, że mnie pęknie żyłka pędząca i się wykończy. Ja tak robiłem, ja to naprawdę mam doświadczenie. To było moje doświadczenie po prostu, nie? Bo też tak mnie uczono. Bo tak mi tłumaczono. Tak? Gdzie Pan będzie prowadził, a gdzie Pan... Czasem ludzie mówią, a gdzie Pan do tego prowadzi? Ja mówię, daj mi spokój, daj mi spokój. Nie chcesz, i gadaj ze mną, proszę Ciebie, nie pytaj mnie, kto mnie prowadzi. Nie wiem, kto mnie prowadzi. Ważne, że sukcesy odnoszę. To jest straszne dla ludzi, wiesz. Ja mówię, my zastanowimy się, ty mnie pytasz, jak ludzie do Jezusa przyprowadzą, ty mnie pytasz, kto mnie prowadzi? No kto mnie prowadzi? Lucyna mnie prowadzi? Ludzie do Jezusa przyprowadzają. To uważasz, że w interesie Lucyfera i ludzie do Jezusa nie masz nic? Bo my takie pytania mamy. A kto nas na ulicę posłał? Hej, nie spoczty. No człowieku, kto nas na ulicę posłał? No kto nas, bo my nie mamy co robić, tylko na ulicę chodzić, człowieku, w piątym wieczorem. Młodzi ludzie, człowieku, oni nie mają co robić. Tak mają zajawki, piątek wieczorem, wszyscy idziemy na ulicę. To w ogóle wiesz, to krytyki nie wytrzymuje. Szok. A więc widzimy uzdrawianie przez władzę i uzdrawianie przez moc. Że kiedy ty działasz na pułapie władzy, moc będzie się manifestować. I teraz tak, jakie są rodzaje uzdrowień? Przede wszystkim są dwa, to są dwa rodzaje. Jedne są natychmiastowe uzdrowienia, drugie są rozłożone w czasie, nazywane w Biblii uleczeniami. Uzdrowienia i uleczenia. Są natychmiastowe i rozłożone w czasie. Pytanie, czy czym się od siebie różnią? Niczym. Niczym. Nie skupiamy się na jakiejś formie. Wiecie, to jest ważne. Ważne, żeby był zdrowy. Po prostu. Ja częściowo potrafię odpowiedzieć na pytania, dlaczego ktoś nie jest uzdrowiony od razu. Ale tylko częściowo. Rozumiecie? Ponieważ ja w swoim życiu zauważyłem pewne rzeczy, że ja, mając ten sam poziom wiary, pewne rzeczy mijają natychmiast, a pewne nie. Tak? Ja musiałbym kawał życia spędzić na zadawaniu teraz pytań. A czemu nie? A czemu tak? Rozumiecie? A czemu nie? A czemu tak? To ją pokażę. Stało mi się coś z nadgarstkiem. Jak zobaczyłem, że coś mi się stało z nadgarstkiem, położyłem rękę, pomodliłem się. Słuchajcie, co się stało. W ogóle zniknął mi ból z nadgarstkiem. Momentalnie. Wróciła mi normalna funkcja, nie? Ale nie zniknęło to, co z tym nadgarstkiem jest. Jeszcze na to przygląda, mówię. Mam spuchnięty nadgarstek. Zniknął ból i nie mam żadnych problemów z uchwytem. Mamy przypadki, że modlimy się o człowieka, który ma raka. Na przykład. I u jednego znika rak. Człowiek idzie potem na badania i nie ma raka. Modlimy się o innego, kto ma raka, idzie na badania i rak jest, tylko przestał działać. I koniec. I on ma tego raka do końca życia. I przeżywa z nim i umiera na starość na przykład potem. Ja się pytam, czy ja potrzebuję zadawać pytania pod tytułem dlaczego tamten zniknął, a ten nie zniknął? Nie. Wiecie, co jest istotne? Człowiek jest zdrowy. Powiedz, co jest za różnica, tak? Czy rak mu zniknął, czy ten rak nie działa. Ważne, że człowiek żyje szczęśliwym życiem. To nas to w ogóle interesuje. Wiesz o co?
Dla mnie jest nieważne to, że to jest spuchnięte. Wiecie czemu? Bo ja nie odczuwam bólu, tak? I mam normalny, silny chwyt. Co ja się będę zastanawiał, że ona jest grubsza niż ta? Nie jest jakaś taka możliwość. Dobrze mówię, że nie jest to, bo mnie w skarpetki nie wchodziło. I w ogóle nie interesuje mnie ten temat. Dlaczego? Ponieważ problem się skończył, tak? Co nas interesuje? Uzdrowienie człowieka. Nie interesuje nas, w jaki sposób to się wydarzy. Czy od razu, czy nie od razu. Nie poddawajcie się nigdy takim frustracjom, że coś nie nastąpiło od razu. Pamiętajcie, że kiedy wy się modlicie o człowieka, to w tym momencie jego choroba zderza się z Bogiem w tobie. I ona, tak, w tym momencie przestaje funkcjonować. I koniec. I teraz tak. Są uzdrowienia i są cuda. Cuda są związane z procesem stwórczym. Wiele rzeczy nie jest do uzdrowienia, tylko musi się zamanifestować cud. Nie możesz modlić się na przykład o uzdrowienie czyjegoś ucha, jak on nie ma ucha środkowego. Tak? Bo często modlisz się o uzdrowienie, wierzysz o uzdrowienie i nic się nie wydarza. Potrzebny jest cud. A więc i zaznaczam, ja cały czas zaznaczam, musisz być pod prowadzeniem Ducha Świętego. Czyli ja rozumiem, że ty jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Bo ty nie odbierasz rzeczy od Ducha Świętego w tydzień, no to nie wiem, co potrzeba. Czy mam tak, czy mam inaczej, tak? A niestety też nie wiem dlaczego istnieją różnice, tak? W formułach wypowiadanych słów często. Często modlisz się o uzdrowienie, gdzie potrzebny jest cud i nic nie następuje. Tak? Przyszła do nas do kościoła dziewczyna, która miała schizofrenię 20 parę lat, już miała rękę na schizofrenię. Ubezwłasnowolniona i w ogóle. Schizofrenia zaczęła u niej się pojawiać w 8 roku życia. Kobieta urodziła się z rozszczepem podniebienia i z uszkodzeniem mózgu. Po kilku latach, po różnych tam operacjach, zaczęła się pojawiać schizofrenia. Okazało się, że w jej przypadku schizofrenia jest związana ze zniszczeniem mózgu. Kiedy do tego doszliśmy, mówię, dobrze, będziemy się modlić o twój mózg. Mówię, na każdym spotkaniu będziesz wychodziła, będziemy kładli na ciebie ręce i będziemy nakazywali, aby rzeczy zniszczone w mózgu odrastały. I tak też się działo do 24 grudnia zeszłego roku. 24 grudnia zeszłego roku ustały u niej wszystkie wizualizacje. Po prostu. A najlepszy moment, wiesz. Ustały u niej wszystkie wizualizacje i wyszła jej cała osobowość do wierzchu. Matka jej przyszła, mówi, ona kiedyś była inna. No to ja mówię, no bo... Ona teraz, ona taka jest naprawdę. Wiesz, jakie to są takie numery na świecie, że to jest szok. To jest właśnie szok. Ludzie chcą na przykład, często ludzie, którzy mają choroby psychiczne, kiedy są uzdrowieni z tych chorób, tak? To okazuje się, że oni są gorsi niż byli przed jak byli w czasie choroby. Bo prawdziwa osobowość, jak już tam chodzi, niedojrzałość. Rozumiecie? Wychodzą w ogóle przeróżne historie, bo póki ta osoba była jeszcze była lekami tłamszona, to ona była normalna, taka wiesz, chodziła, ale to w ogóle normalnie szło żyć. A teraz koniec. Ona ma swoje zdanie i to błędne. Rozchodzi. Ona się kłóci, się wcześniej nie kłóciła, teraz się kłóci. No, to są uroki życia w ogóle, nie? To są uroki życia, słuchajcie, to w ogóle to nie ma. Ale co, że coś jej się stało z mózgiem, po prostu podrastało jej częścią mózgu, nie? Kiedy się modlimy, czy to uzdrowienie od cud, to pamiętamy o tym, że wszystko jest zawsze takie samo, tylko jest związane z prowadzeniem. Tak samo mówimy, żeby choroba znikła, jak mówimy, żeby coś odrosło.
Jak uzdrawiać? Po pierwsze, to jest nakładanie rąk, dlatego ja tak naciskam na to nakładanie rąk. Nakładajcie ręce na ludzi, no, uczcie się tego. To niekoniecznie w tym liturgicznym takim wieżowym. Kładź ręce na buzię, na ręce, głaszcz, pokrzykuj, coś tam zrób, pokręć, rozumiesz, masaż na zrób w imieniu Jezusa, rozumiesz? To nie chodzi o to, nie, bo my się przyzwyczajamy do takiego systemu, w ogóle nie, brak. To też tak jest, no bez nabożeństwa to inaczej to wygląda, wiesz o co chodzi. Niekoniecznie będziesz chodził na ulicy, bo ciebie i tak robi. Też tak można, ale niekoniecznie tak trzeba. Ale twoja ręka to ręka Boga. Rozumiesz? Twoja ręka to ręka Boga. Twoja noga to ręka Boga. Kiedyś taka osoba leżała na ziemi, a Duch Święty do niej mówi, naciśnij jej na głowę nogą. To demon wyjdzie. Dobrze. Zdjąłem buta. No bo mówię na. Nie no, w bucie mówię, skaleczę, słyszę, babka leżała na ziemi, mówię, czoło jej skaleczę tym obcasem, prawda? Pan to wyleczył, mówię, buta. Postawiłem, jak się manifestacja zaczęła, człowieku, jakbym pedał gazu nacisnął. Twoja noga to noga Boga. Rozumiesz? To tak działa. Rozumiesz? Elizeusz się kładł na dziecko. I dmuchał mu w usta. Po prostu. Nałożenie rąk, po drugie, nakaz. Rozkazu. Rozkazujemy. Zawsze z pozycji władzy. Również w modlitwie zgody jest rozkaz. Bo często jest tak, że kilka osób modlimy się o człowieka, również wtedy rozkazujemy. Zaznaczam, że tak jak przy wypędzaniu demonów zawsze jest jeden lider przy modlitwie grupowej. Nie mówimy wszyscy do choroby. Nie rozkazujemy wszyscy chorobie. Nie krzyczymy do choroby. To nie tak. Jeden niech to robi. To jest fajna rzecz. Modlisz się, ktoś ma słowo wiedzy w danym momencie, prawda? Niech tobie na ucho powie. Ja ludzi tego uczę. Mówię, masz coś, masz duchowe widzenie, widzisz coś, przyjdź i mi powiedz na ucho. Ja zrobię to, co mi powiesz. Prawda? Bo to jest nie sposób w ogóle inaczej działać. A też to jest współpraca Kościoła. Ja bardzo dużo na przykład z tego korzystam, nie? Ludzie mają słowo wiedzy, mają duchowe widzenia, funkcjonują w darach rozróżnienia duchów. Ja się o kogoś modlę, ktoś przychodzi, Artur, tutaj jest taka sprawa, tutaj jest taka sprawa, tutaj jest taka sprawa, tak? Ale na ucho. Pamiętając o tym, co mówiłem wczoraj, że za chorobami stoją demony, za większością chorób, pamiętajmy, że możemy być prowadzeni do tego, że zanim uzdrawiamy człowieka, to wyrzucamy z niego demona. Tak? Demon może się nazywać tak samo jak choroba, może się nazywać zupełnie inaczej. Też wszystko kwestia twojego prowadzenia. Co robimy dalej? Nakazujemy ciału w ogóle. Uczymy się nakazywać ciało. Bo to, że ty nakazujesz wyjść chorobie, nakazujesz wyjść demonowi, to jest inna sprawa. Natomiast ty też musisz, możesz być prowadzony do nakazywania ciała. Tak? Że ciało masz w tej chwili się regenerować. Masz być uzdrowiony. Taka część ciała, taka część ciała. Możesz być prowadzony do tego, aby kłaść ręce w szczególny sposób. Ja w ogóle chcę, żebyście byli czujni na Bożego Ducha. Możesz na przykład modlić się, to trzeba umieć ogarnąć, szczególnie jeżeli jesteś w publicznych miejscach. Modlisz się o kobietę i Duch Święty na przykład mówi, że masz położyć, że ma być położona ręka na jej pierś. Co robisz? No nie kładziesz jej ręki na pierś, jeszcze w kościele. Ale możesz mieć takie prowadzenie. Ja, kiedy mam takie prowadzenie, biorę którąś z liderek, tak? Mówię, kładź jej ręce na piersi. Wielokrotnie w takich sytuacjach każę brać ludziom koce. Rozumiecie? Ludzie trzymają koce, a ona trzyma jej ręce na piersi. I ludzie są uzdrawiani. To jest na wszystko sposób, rozumiecie?
Trzeba umieć łączyć to, co mówi Duch Święty, ze środowiskiem, w którym się znajdujesz. Trzeba umieć zrobić. A? Żyjemy w takim środowisku, a nie w innym. Trzeba umieć to zrobić. Bo zdajemy sobie sprawę, że nie tylko nas ktoś ogląda, ale ta osoba, tak, której usługujesz, ona w takiej sytuacji, tak, może się zablokować, gdybyś zrobił taką rzecz. Dlatego nie wolno się takie rzeczy robić. Musisz być w tym mądry. Ja specjalnie kiedyś, ponieważ żyjemy w środowisku, w jakim żyjemy, specjalnie kiedyś poznajdowałem troszeczkę uzdrowień Tipi Joshua. Poumieszczałem je w internecie, żeby pokazać coś i też chciałem zobaczyć reakcję środowiska naszego w Polsce. Reakcje były straszne. Przed facet z rakiem jądra, Tipi Joshua, przed 8000 ludzi, przed kamerami kazał mu ściągnąć spodnie i pokazać moszne. Przemarka. Kazał się obrócić dookoła. Kazał mu założyć spodnie, pomocny się od niego i powiedział przyjść za tydzień. Za tydzień kazał mu zbrócić spodnie. I telewizja Emanuel, tak? Bo tak się nazywa tego telewizja, waliła to po prostu do setek krajów. Tak? A to jest Afryka. Nasze środowisko polskie, tak? Nie przejdzie takiej granicy. Tu się nie przejdzie tej granicy. I nie możesz myśleć sobie, przejdę tą granicę. No nie przejdziesz tej granicy. Ale i to nie musisz przechodzić, rozumiesz? Nie musisz jej przechodzić. Musisz uczyć się, jak łączyć prowadzenie Ducha Świętego, tak? Z systemem życia w tym środowisku. To nie jest łatwe. Tak? Ale można to robić i na przykład wiemy, jak to robić. To nie jest problem. Kobiety usługują kobietom, mężczyźni usługują mężczyznom, zasłania się kocami, robi się różne rzeczy, tak? I co? I działa. Jak zespół działa prawidłowo, to wszystko działa prawidłowo. Pomazanie olejem. Rzecz ważna i w wielu przypadkach dla mnie osobiście też to jest przeciwne, ale nic nie działa, olej działa. Pomarzysz kogoś olejem, zawsze mamy olej, ten olej stoi. Uważam osobiście, tak, że jest to związane z mentalnością ludzi. Ja tak uważam. Rozumiecie? Ja ich uważałem inaczej, dzisiaj przyjrzałem się na to, zobaczyłem, że to jest związane z mentalnością ludzi. Jednak my żyjemy w religijnym kraju. I religijne gadżety różnego rodzaju działają. Ja ostatnio zacząłem robić troszkę eksperymentów, przyglądać się tym rzeczom i wziąłem Biblię. Ja zacząłem uwalniać ludzi, nie? I przychodzi człowiek do uwolnienia i ja go dotknąłem Biblią i został uwolniony od tego. Mówi, ale no. A teraz w niedzielę, chodziłem po spotkaniu z tą Biblią, powiedzieli, nie? Pukałem ich tą Biblią. A ludzie byli uwalniani. To jest mentalność. Ale mądry sługa Boży, tak? On wie, jak zadziałać w danej mentalności. Rozumiesz? On wie. Bo tutaj chodzi o co? O zdrowie człowieka. Jeśli założenie koloratki spowoduje, że babcia w szpitalu da na siebie kłaść ręce i przyjmie Jezusa, tak? Koloratkę proszę założyć. Bo o co chodzi? O zdrowie człowieka. To o to tu chodzi. U nas pytali, czy dziewczyny też? Ja mówię, oczywiście. Można sobie dziewczyny pokrywały koszulę z koloratkami na miarę. Ja mówię, jak na małego księdza. Duży księdza, no mały księdza, się idzie, się kupuje. Się mówi, mój kolega ksiądz jest mały. Jedno na dużego, drugie na małego księdza. Dziewczyny normalnie mają koszulę z koloratkami. Ja mówię, będziecie szły do szpitali. Mówię, ty wiesz, jak to wygląda, idziesz, człowieku, zakładasz żakieci, koloratka, szpileczki, człowieku, człowiek, no i przejdziesz, mówię, każdą presję. Nikt nie zatrzyma. To cię zatrzyma, to zatrzyma babę księdza. Nikt w tym kraju w ogóle, to jest ciągle otwarte. A ona
jeszcze ma dokument, że ona jest duchowny. Mam takie dokumenty wystawiane, że są duchownymi, że idą sprawować, jak to się tak ładnie nazywa, elementy liturgiczne. A pod spodem jest taki wydruk z internetu, to jest liturgia. W ogóle nie chodzą z tymi dokumentami do szpitala. Tutaj. Idziemy liturgię sprawować, tak? Kładzie ręce na stole. A więc olej jest dobrze, żeby był pobliżny. Przeciwną rzeczą jest, że są ludzie uzdrawiani podczas udziału w Wieczerzy Pańskiej. Też tak to działa. Też miałem kiedyś na ten temat religijne spostrzeżenia. Cię się ich wyzbyłem tych spostrzeżeń. Ale zobaczyłem, że działa. No to jak działa, wiecie o co chodzi. Dla mnie, jeżeli coś działa, to działa. Dla mnie jest w ogóle nieważne, że to coś jest dziwne. Okej? Okay? Ludzie piszą o tym książki, jak mówię, jakieś łapałem te takie dziwactwa różne. Potem zobaczyłem, że nie, no to w ogóle to się nie trzyma kupy. Ale działa, mówię. Wszystko jest kwestia mentalności, rozumiecie, nie? Niestety jest to kwestia mentalności. Bądź mądrym sługą Bożym. Po prostu. Taką rzecz mogę się tylko powiedzieć. Uzdrowienie za pomocą materiału. Za pomocą chustek i innych rzeczy, ale nie ograniczaj się do tego. Pamiętaj, że twoim ubraniem uzdrawia. Masz ulubioną kurtkę, ona jest przeciągnięta na twoim namaszczeniem. Pożyczenie twojego ubrania chorej osobie może ją uzdrowić. Po prostu. W wielu przypadkach do uzdrowienia dojdzie tylko wtedy, kiedy człowiek będzie pokutował. Na drodze pewnego braku uzdrowień stoją różnorakie grzechy ludzi. Tak samo jak na drodze uzdrowienia. Po uznaniu grzechu za grzech znika choroba z życia człowieka. Przez to nawet, że cień twój pada na drugiego człowieka. Musicie wierzyć w takie rzeczy. Wierzcie w to. Całe królestwo jest w tobie. Przez ślinę, której używasz. Nie bój się takich rzeczy. Kiedyś myślałem, że z tą śliną tak delikatnie. A kiedyś patrzę, proszę ciebie, a Giolermo Maldonado pluje na nich wszystkich. Mówię, działa. Nieprzyjemnie, ale działa. Bywa też, że należy wyrzec się przekleństwa, że wyrzecenie się przekleństwa pokoleniowego nas powoduje uzdrowieniem człowieka. Bądźcie też otwarci na takie prowadzenie przez Boga. Przez to, że dmuchasz na człowieka, że twój oddech pada na człowieka, następuje uzdrowienie wielokrotnie. Przez to, że człowiek zmienia złe słowa, złe wyznanie. Ja często miałem sytuację, że po prostu ktoś wychodzi do uzdrowienia, a tu się do mnie mówi, zapytaj go, jak on mówi o sobie. Okazało się, że człowiek o sobie źle myśli, źle mówi. Ja mówię, zmień wyznanie. Człowiek zaczął przyjmować uzdrowienie. Przez sam fakt uwielbienia Boga ludzie są uzdrowieni. Mamy dużo takich przypadków. Przychodzą, siadają w atmosferze uwielbienia, czy stoją, uwielbiają Boga, choroba zaczyna odchodzić od nich. Pamiętam, jak dzisiaj uwalniliśmy od demonów takiego człowieka w jednym kościele, gdzie szukowym zagadką do nocy. Pamiętam wszystko, straszne, bo to jedno z takich bardziej dramatycznych rzeczy w naszym życiu, bo w ogóle facet chciał wyskoczyć przez okno, zabić się, dusił się ręcznikiem, a tam dramat straszny. I w pewnym momencie Agata zaczęła uwielbiać Boga, nie? Zaczęły demony z nim wychodzić. I został uwolniony, nie? Oh.
I teraz rzecz, którą mówię na końcu, ale rzecz, która jest tak naprawdę spajająca wszystko. Przez osobistą wiarę. Uzdrowienia najpotężniejsze, najbardziej masowe są przez osobistą wiarę. Tego, co należy robić. Budować wiarę ludzi. I to też Hegel o tym bardzo dużo pisał. On tego uczył. Budujcie wiarę ludzi, aby byli uzdrowiani. I powiem, że uzdrowienia przez osobistą wiarę są najtrwalsze. Nie ma trwalszych uzdrowień. Żadna usługa nie daje nam takiego gwarantu uzdrowienia jak osobista wiara. Osobista wiara jest najpotężniejsza. Ona jakby spaja wszystko. Dlaczego ludzie chorują? Po pierwsze, bo nie wiedzą, że nie muszą. To jest najważniejszy problem, dla którego ludzie chorują. Bo nie wiedzą, że nie muszą chorować. Dlatego uświadomienie ludzi jest bardzo ważne. Nie wierzą też w uzdrowienie. Czyli już wiedzą, już zaczynają mieć świadomość tego, że nie muszą chorować, ale nie wierzą w uzdrowienie. Dzisiaj rozmawiam z moim przyjacielem przez telefon. Ma człowieka u siebie w pracy, który naprawdę ciężko choruje na depresję. I ten mój kolega mówi do niego: słuchaj, mogę cię uzdrowić. Po prostu daj mi się uzdrowić. Wiesz? I on, a on oficjalnie mówi: ja nie wierzę w to, że możesz cię uzdrowić. A ten mówi: no nie mogę. No mówi: no to fajny facet. Trzeci przypadek, dlaczego ludzie chorują, to to, że nie chcą być uzdrowieni. Wyobraźcie sobie, ludzie nie chcą być uzdrowieni. W ogóle możecie spotykać ludzi w waszym życiu, tacy, którzy będą przychodzili do was po uzdrowieniu, ale oni nie chcą być uzdrowieni. Tak jak ze zniewoleniem demonicznym jest też z kwestią choroby. Ludzie, kiedy są chorzy, tak, to nie muszą brać odpowiedzialności za kawał swojego życia. Po prostu. Drugi temat. Temat rent. Zmora naszego kraju. Ja sobie myślę, że to w ogóle jakiś zespół demoniczny za tym stoi. Renta. Ludzie nie przyjmują uzdrowienia, bo mogą stracić rentę. Rozumiecie, co to znaczy? Stracić rentę. Oni nie przyjmują uzdrowienia, bo oni rentę mogą stracić. No i dlatego, że trwają czasami w różnego rodzaju grzechach i uzdrowienie nie może się zamanifestować. Fundamenty działania to jest przede wszystkim informacja, następnie budowanie wiary i odważne działania, naprawdę. Informacja, budowanie wiary i odważne działania. Kiedy uzdrawiamy ludzi, to pomagamy ludziom uruchomić się. To jest pierwsza sprawa. Nie podchodźcie nigdy do tematu uzdrowień, biorąc na siebie całą odpowiedzialność. Bo będziecie się frustrować. To nie tak działa w ogóle. Nie patrz na siebie jako na uzdrowiciela. To nie, to w ogóle patrz na siebie jak na Chrystusa, nie jak na uzdrowiciela. Jezus cały czas składał odpowiedzialność na ludzi. Proszę cię, badaj te rzeczy. Jezus. W ogóle wiecie, jak nas Bóg traktuje? Poważnie. Wierzycie w to, że nas Bóg traktuje poważnie? W ogóle poważnie. On nas nie traktuje jak idiotów, niedorozwiniętych, jakichś pacanów. W ogóle Bóg naprawdę traktuje nas jako dorosłych. To dorośli jesteście. Wybieracie, macie wolną wolę. Zobaczcie w ogóle, czy na nas to obdarzy. Ja w ogóle czasami się przyglądam, które wolna wola, no nie? No wolna wola, to jest szok. Dać wolną wolę. Wolną wolę. Człowieku, człowiek, który ma 14 lat, jest w stanie urodzić dziecko i spłodzić dziecko. To w ogóle wiesz, jak trzeba kochać suwerenność człowieka, wolność człowieka, żeby dać ludziom, tak, możliwość rozrodu w wieku 14 lat. Czy w wieku 14 lat człowiek, tak, to nie do końca wie, proszę ciebie, gdzie jest poniedziałek, a gdzie wtorek. No nie mówię o tym, że nie potrafi żyć. No, 14-letnie dzieci to są dzieci, no to dzieci są. Dzieci. Ale te dzieci są zdolne, żeby się rozmnażać. Szok. Chcę, żebyś zrozumiał, jak bardzo Bóg ufa człowiekowi. W ogóle co on mu daje, rozumiesz?
Bóg składa odpowiedzialność na ludzi. Nie bój się składać odpowiedzialność na ludzi. Kiedy ty idziesz się modlić, na przykład dwie kategorie ludzi. Pierwsza kategoria ludzi to ludzie niewierzący. Chcę, żebyś w ogóle wiedział, że najwięcej sukcesów uzdrowieńczych będziesz miał wśród ludzi niewierzących. Zupełnie niewierzących. Natomiast to jest też trochę teoria, że oni są niewierzący. Bo to, że oni chcą od ciebie uzdrowienia, to znaczy, że oni w to wierzą. Oni mogą w Boga nie wierzyć, ale wiesz, w co oni wierzą? W ciebie. I to jest ich wiara. A ponieważ w tobie jest Chrystus, rozumiesz? To oni czy chcą wierzyć w Boga, czy nie chcą, w tym momencie, kiedy się zgadzają na to, aby się o nich modlić, to oni wierzą w Boga. Ateiści. I to jest tak prosta wiara u nich, bo oni nie mają żadnych takich okręgów wiary. Oni wierzą w ciebie, patrzą w ciebie, to jesteś ty, dzisiaj, proszę ciebie. I teraz ja zgodziłem się, żebyś dzisiaj się o mnie pomodlił. I w tych wypadkach jest najwięcej ludzi. I to natychmiastowe. My najwięcej widzimy uzdrowień natychmiastowych u ludzi w ogóle niewierzących. Ja nigdy nie widziałem tyle uzdrowień, co w naszym pierwszym kościele, który prowadziliśmy w ośrodku dla bezdomnych, jak mamy bezdomnych. Słuchajcie, nigdy nie widziałem takiej rzeczy. Przywieźli babkę, która miała odmrożenia stóp, bo to w zimę było. No ja na YouTubie widziałem takie odmrożenia tylko. I my na nią położyliśmy ręce i na naszych oczach jej zniknęło ze stóp odmrożenie. Ja raz w życiu nawet coś widziałem. Patrzyliśmy w ogóle, czy się wchłania się, to był szok. Babka w ogóle, ja nie wiem, co tam przeszła. Szczerze powiem, nie mam pojęcia, bo ją przywieźli tego samego dnia, ją w ogóle tam przyprowadzili na te spotkanie nasze. Ona usiadła, czy tylko ona nie wie, że ona wiedziała, co się mówi do niej w ogóle. Więc podeszliśmy do niej, się pytamy, czy pani chce, żeby się pomodlić o pani uzdrowienia? Ona mówi tak. I te jej tak, to była jej wiara w ogóle w nas. W tych ludzi, którzy są wokół niej. I ona uwierzyła w to i została uzdrowiona. No. Ale co? Pytanie, czy chcesz, zobaczcie, jaki. Spójrzcie na Jezusa, proszę was, zawsze patrzcie na Jezusa. Jezus jest wzorcem. On zawsze pytał. Patrz, leży facet sparaliżowany w kocu. 40 lat jest sparaliżowany. Chudy człowieku, biedny nędza. Jeszcze religijny, bo tam jest sadzawka i czeka, że ktoś do tej sadzawki tam sadzi i tam anioł który raz wodę porusza, on liczy na tego anioła, czy on tam przyjdzie wodę poruszy i będzie uzdrowiony ktoś. To on tam czeka. Jezus przychodzi, w ogóle wiesz, chcesz być zdrowy? Co to za tekst jest, wiesz? To w ogóle, no co to, rozumiesz? No jak mamy cię, no 40 lat leży w kocu. To nie to, że nie ma renty. To ty musisz użebrać, żeby przeżyć. Tak? Chcesz być zdrowy, no. Zobacz, cały czas ta odpowiedzialność. Więc my pomagamy ludziom, przez to, że my składamy odpowiedzialność. Czy ty chcesz być zdrowy? A jak ktoś jest wierzący, tak? To pytamy, czy ty wierzysz. Wierzących pytamy, czy wierzysz. Niewierzących pytamy, czy chcą. Ale zawsze jest odpowiedzialność. A nie z pazurami lecimy, żeby wszystkich uzdrowić. Bo ja mam mentalność, że ja położę rękę. Położysz rękę. Tylko zrozum to, że uzdrowienie, a utrzymanie go później, to jest diametralna różnica. 70% ludzi z powrotem jest chorych. Takie są prawdy o tym wszystkim. Dlaczego? Bo w ogóle nie zostało na nich złożona żadna odpowiedzialność. Od wierzących, zobaczcie, co jest od wierzących wymaga. No niech wam się stanie według wiary waszej. A od ludzi, którzy w ogóle nie mieli o niczym pojęcia, to w ogóle pytanie, czy w ogóle chcesz? Czy chcesz? Rozumiecie? Ostatnio spotkałem faceta, pracowałem z nim lata temu w takiej firmie na chłodniach robimy. On był tam dzieciem. Jak nie miałem co do roboty, to siedziałem z nim, gadałem, bo on był taki fajny, głosił mu Ewangelię, nie chciał przyjąć Jezusa, ale miał raka. Mówię do niego tak. Chcesz, co się pomodlę o ciebie? I ci zniknie rak. Bo chcesz nie mieć raka? Czy chcesz mieć raka? A on mówi, nie chcę raka. Ja mówię, chcesz, żebym się pomodlił? A on mówi, pomódl się. Byliśmy sami w tej cieciuszce.
On się strasznie wstydził w ogóle. W dzień to ze mną nie gadał, bo on się wstydził, że ja wierzący jestem, że nikt nie usłyszał, że ja tam o Bogu mówię w tej dziedzinie. Pomodliłem się o niego. Nie pytałem go przez najbliższe w ogóle miesiące, co się dzieje. Potem się zwolniłem z tej pracy, zacząłem inaczej funkcjonować. Mniej więcej rok temu, podjeżdżamy z Agatą na stację CPN-u i on w ogóle podjeżdża samochodem za nami. On był w takim stanie, że już miał iść do Warszawy na operację na tego raka. Słuchajcie, on mnie zobaczył, był taki zakłopotany, a ja w ogóle, wiesz, na tydzień na nabożeństwo jechaliśmy ramionko, a on nie wie, gdzie on jechał. Ja, on wysiadał i mówię, siemasz dzisiaj! A on, i wiesz, moja pierwsza reakcja, jak tam z rakiem? A on w ogóle wie, plady nie ma. Ja mówię, to dobrze, bo Jezusa przyszedłem, w ogóle jest swoje, w ogóle nie przyszedłem, mówi. Nie, od razu temat zmienił, wiesz o co chodzi. On się czuł za kłopotami. Rak mu zniknął. Bo Jezusa nie przyszedł. Nigdy się też nie skontaktował ze mną, dziękuję, nie powiedział nawet, tak? Ale wiecie, co się stało? On chciał. I to jego chcenie było tak wielkie, że jak on to zobaczy, że to się manifestuje w jego życiu, to on się zakochać musiał. Chcę, żebyście zobaczyli prawidłowość, jak to wygląda. A od wierzących ludzi wymagamy wiary. Nie mówimy do nich, dawaj, chodź, ja położę na ciebie ręce. Ja mówię, ja ci pomogę. Nie potrzebuję, żebyś wierzył teraz jak wariat. Wiesz, czego potrzebuję. Wykaż minimum wiary, jesteś wierzący. A ja ci pomogę swoją wiarą. Bo sam fakt, że my bierzemy tylko odpowiedzialność z naszej strony, kładziemy ręce na ludzi, to jest nietrwałe. Zrozumcie, jeżeli zależy wam na robienie dobrej roboty, dobrej, nie takiej, z której 70% wyparuje później. Że znowu są chorzy, że znowu są chorzy. Ja nie chcę, żeby tam... Słuchajcie, ja nie chcę tego. Ja nie chcę na przykład takich rzeczy. Mnie nie kręci to, żeby jeździć ciągle po Polsce i robić spotkania, uzdrawiając ciągle tych samych ludzi. A niestety tak jest w naszym kraju. Jak tutaj Madawa był w Katowicach i robił spotkanie, my z Agatą staliśmy na balkonie, śmialiśmy się pro ciebie, no nie wiem, 80% ludzi, którzy wyszło tam obejrzeć Jezusowi, to już oddało na nasze spotkanie. Ja mówię, zobacz tutaj. Rozumiem, to mnie... Groteska jakaś w ogóle, no. Schodziliśmy na dół ludzie, którzy z wózku powstawali, siedzieli tak znowu na ustach. Podchodzę do jednego, mówię, ty. A on w ogóle wzrokiem czeka, ja mówię, wierzący człowiek, nie jest kościoła jednego. Ja mówię, przecież ja cię uzdrowiłem, mówię, 2 lata temu. Czy my tutaj chodzimy, człowieku, no to ty mówisz? No wiesz, mówi, no tak mi się potem pogorszyło, ja mówię, ja, żebym nie był w tym miejscu, w którym jestem, mnie się od razu budowy instynkty ze starego życia, mógł uderzyć. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten człowiek zrzucił z siebie odpowiedzialność. Kurczę, jak można wstać z wózka, a potem na niego usiąść jeszcze? Chodził, było dobrze, po jakimś czasie mówi, bo mi się pogorszyło. Ja mówię, jak ci się pogorszy? Mówię, na pewno nie robiłeś tego, co ci mówiłem. Powiedziałem ci, że masz trwać w wierze. Powiedziałem ci, że masz się zbliżać do Boga. Powiedziałem ci, że masz chronić diabła. Powiedziałem ci, że masz wyznawać. Powiedziałem ci, że masz chodzić. Kiedyś takiej bezdomnej w jednym ośrodku powiedziałem do niej tak, została uzdrowiona. Powiedziałem do niej tak, posłuchaj. Będziesz chodzić? A ona tak, ja mówię, nigdy już nie usiądziesz na wygronę, nigdy nie usiądę. Nie usiadła babeczka, starsza kobieta. Powiedziałem, będziesz chodziła, będziesz trenowała. Rozumiesz? Odpowiedzialność. Nie bójcie się w ogóle odpowiedzialność składać na ludzi. Tego, że to nie jest modne. Modne jest to, żeby zrobić spotkanie, położyć na wszystkich ręce, tak? I uwolnić moc. Tylko zrozum, że potem ta rzecz wyparowuje. O. Ja tak nie mam na to zgody, żeby takie coś propagować dalej. Stąd takie w ogóle nauczania niestety. Stąd tak to wygląda. Rozumiesz? I tłumaczenie później ludziom, to co robi Randy Clark, tłumaczenie potem ludziom, że to, jak ktoś nie zostanie uzdrowiony, to jest ten nas krzyż, no to przepraszam, to do mnie nie trafia. To ja się nie zgadzam, ja nie mam zgody na takie coś. Tak?
Każdy swój ciężar poniesie. Nie bójmy się. Usługujmy ludziom uzdrowieniem. Tak? Od niewierzących chciejmy chcenia. Od wierzących chciejmy wiary. Po Chrystusowemu. Tak jak Chrystus. Prawda? Działajmy w ten sposób. I na końcu, jak utrzymać uzdrowienie? Uczymy, żeby ludzie budowali swoją wiarę. Zrzucamy to na nich. Uczymy ich wyznawać prawdę. Ja zawsze mówię, w nocy o północy do ciebie ktoś zadzwoni i się pyta, jak się czujesz, to nieważne, jak się czujesz. Ważne jest, jak wierzysz. Tak, jak wierzysz, odpowiadasz. Tak, jak wierzysz. Nie tak, jak czujesz. Po trzecie, uczymy ludzi, żeby nie wycofywali się mimo symptomów powracających. Symptom powracający nie jest dowodem na brak uzdrowienia. Uzdrowienie następuje w momencie przyjęcia prawdy. Nie w momencie odczucia. Czasem towarzyszy temu odczucie, czasami nie towarzyszy odczucie. Nie patrzymy na to. Jesteś zdrowy, zachowujesz się jak zdrowy. Rozumiesz? I koniec. I uczymy ludzi, jak to mówi Derek Prince, nie wyciągać wtyczki. Dziękczynienie ustawiczne. Dziękuję Ci Boże za uzdrowienie i za, do czego zawsze ludzi zachęcam, idź opowiadaj, co Ci Pan uczynił. Idź i mów, że jesteś zdrowy. Chodź trąb wszystkim, proszę Ciebie, szczególnie na początku, wszystkim. Byłem chory, jestem zdrowy, byłem chory, jestem zdrowy. Dlaczego? Bo to będzie stymulowało Twoją wiarę. Dlatego Jezus uwalnia człowieka w Getsemane i on do niego mówi, idź i powiedz, co Ci Pan uczynił. Bo dlaczego ludzie sobie zastanawiają, dlaczego Jezus mu nie daje iść ze sobą? Dla niego! Bo jemu jest to potrzebne. Ten facet był w opresji demonicznej tyle lat i teraz Jezus wie, że kiedy on wróci, będzie składał świadectwo, to się będzie wzmacniać jego wiarę. On będzie w stanie dziękczynienia, w stanie uwielbienia, demony będą się musiały trzymać od niego z daleka. Podchodźmy do tego profesora. Ja się nauczyłem podchodzić do Bożych skarbów naprawdę w taki sposób godny. Rozumiecie? Szanuję to, co tam jest. Ja zostałem pozdrawiany z różnych rzeczy w życiu. Szanuję to. Ja to w ogóle szanuję. Ja do dzisiaj, słuchajcie, jak klękam, żeby się modlić. Ja w ogóle potrafię sobie przypominać, na co byłem chory. I dziękuję, że jestem chory. Mówię, Boże, dziękuję, że nie mam raka. Boże, dziękuję, że mnie plecy nie bolą. W ogóle mówię, dziękuję Ci Panie, wiesz, ja raptem mogę sobie spełnić całą modlitwę na dziękczynieniu w ogóle za rzeczy, które ja dostałem. Mówię, Boże, uwielbiam Cię, że nie mam astmy, uwielbiam Cię, że nie mam dychawicy płucnej. Ja te rzeczy wszystkie miałem, ja dostałem ich pouzdrawiany, ja płaczę sobie. Ja sobie klęczę przed Bogiem i płaczę sobie. Mówię, o Boże, dziękuję Ci, że ja normalnie oddycham, że chodzę w ogóle, mogę biegać, skakać, w ogóle wiesz, o co chodzi. Kurczę. Po co? Ja nie potrzebuję innej modlitwy mieć. Modlitwa dziękczynienia za same uzdrowienie, ona nie jest w stanie wypełnić cały dzień na przykład. Za wolność moją. Za uwolnienie od demonów. Ja zawsze mówię, nie masz za to dziękować, sobie przypomnij, co miałeś. Przypomnij sobie, gdzie byłeś. Od razu ci się zrobi, proszę Ciebie, wiesz, taka przestrzeń do dziękczynienia, że się w pale nie mieści. Bo często ludzie to patrzą, o, jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tego, ale zobacz, od czego jesteś już wolny, co już posiadasz. Zobacz. Tak? Więc tak, na te rzeczy w ogóle zwracajmy uwagę, przyglądajmy się na to i trenujmy. Proszę Was, trenujcie uzdrowienie na sobie i na innych. Jeżeli chodzi o siebie, głęboka mentalność tego, że jesteś sprawiedliwością Bożą. Nie masz prawa być chory. Nie masz prawa. I druga rzecz. Jesteś sługą Bożym, aby uzdrawiać chorych. Nie jutro, nie pojutrze, dzisiaj. Nie potrzebujesz, żeby ktoś na ciebie tam położył ręce i cię do tego namaścił. Ktoś położy ręce, spłynie namaszczenie, no to będzie turbo doładowane do twojego życia. Super, chwała Bogu, ja wierzę w takie rzeczy. Tak? Ale najpierw ty musisz w to uwierzyć. Nie tak jak ten gość taki przyszedł do Reinharda Bonke pod koniec spotkania i ten człowiek mówi do niego, pastorze, chciałbym ci zapłacić za hotel, w którym spałeś. A Reinhard Bonke mówi, a czemu?
On mówi, bo ja sobie zapłacę jeden dzień więcej i się prześpię w swojej pościeli. To namaszczenie, te, które jest na tobie, przejdzie na mnie. A prorokiem mówi, ty myślisz, że to jest takie proste? Ty uważasz, że ty się prześpisz w mojej pościeli i staniesz się ewangelistą do narodów? Tak myślisz? Mówi, w ogóle chłopie, to tak nie działa. To nie działa w ten sposób, że się prześpisz w ogóle, wiesz. Bo gość myślał, że mówię, wariat, wiesz. Świadomość, wiesz. Jesteś sługą Bożym, uzdrawiaj chorych, bardzo Cię proszę. Nie patrz na to, czy Ty się czujesz do tego powołany, czy się nie czujesz. Z czasem możesz zobaczyć, że będziesz powołany do tego, żeby robić to częściej. Ale najpierw rób tak, jak możesz, tak? Gdziekolwiek będziesz.